1 maja około godziny 18.50 dyżurny Gutowskiej Komendy otrzymał informację, że w miejscowości Krośniewice członkowie fundacji zwani łowcami pedofili ujęli podejrzewanego mężczyznę. Według zgłoszenia miał on za pośrednictwem internetu przesyłać treści pornograficzne oraz nakłaniać do obcowania płciowego i poddania się innej czynności seksualnej osobie, o której wiedział, że jest osobą poniżej 15 roku życia. Wabikiem to jedna mężczyzna okazała się być dorosła osoba podstawiona w internecie jako 12-latka. Mężczyzna korespondował z nią, wysyłając w wiadomościach swoje nagie zdjęcia, nakłaniając do obcowania płciowego. Na miejsce zostali oczywiście skierowani policjanci z Kutnowskiej Komendy oraz Komisariatu Policji w Krośniewicach. Przejechaliśmy kilkaset kilometrów. Jesteśmy w tej chwili... Łukasz, gdzie my jesteśmy? W Krośniewicach. W Krośniewicach. Jesteśmy niedaleko Kutna, kilkaset kilometrów dalej. Łukaszu, powiedz proszę, czy to jest twoje zdjęcie? No. Miałem takie zdjęcie, tak? Miałeś takie zdjęcie? Miałem. Ja się w ogóle, stary, strasznie cieszę, że cię widzę, wiesz? W ogóle cieszę się, że cię widzę w ciuchach. Bo powiem ci, że wannę masz ładną. Wannę masz bardzo ładną. Powiedz proszę, czy to jest twoje zdjęcie? Czy to jesteś ty na tym zdjęciu? Nie kojarzę, tak. Ale przyjrzyj się, czy to jesteś ty? Jak myślisz? Nie kojarzę, tak. Nie kojarzysz, czy to jesteś ty? Nie, nie kojarzę. Ale nie poznajesz siebie? No, mówię, akurat trochę wypiłem, nie kojarzę, tak. No i rozumiem, święto, dzisiaj takie pracy. A czy kojarzysz może, do kogo wysyłałeś takie zdjęcia? Nie kojarzę. Nie kojarzę. A co ty dzisiaj kojarzysz, powiedz? No akurat dzisiaj to nic nie kojarzę, bo trochę jest weekend. No jest trochę weekend. Więc a my nie mamy weekendu trochę. Przez ciebie, bo musieliśmy do ciebie przyjechać. A wiesz, kim jesteśmy? No, pokojarzysz tak, literki? Policja, tak. Przeczytaj. Nie, przeczytaj głośno. Ja przeczytaj, co mam napisane z tyłu. Przeczytaj głośno. No głośno, śmiało. Początek nie kojarzę, ten. No, a drugi. Polska łowca pedofili. O, widzisz, brawo ty, nie jest źle. Wiesz, kto to jest pedofil? Coś tam czytałem. Czytałeś. No to kto to jest pedofil, powiedz? No ktoś to. Jak to powiedzieć? Młodymi dziewczynami, ten. Dziewczynkami, coś takiego. Znasz jakiegoś pedofila? Nie, nie. Nie znasz. A patrzyłeś dzisiaj w lustro? Zdarzyło się dzisiaj popatrzeć w lusterko? Nie, dzisiaj na no widzę, taki trochę nieogolony jesteś. A wczoraj? Wczoraj też nie, bo byłem. No ja widzę, robię w UPS-ie kłatań. Robię na nocki kłatań, więc tam. To ja ci powiem, że jakbyś popatrzył w lustro, to spotkałbyś tam pedofila. A wiesz czemu? No właśnie nie wiem. Nie wiesz czemu, to ja tobie powiem. Bo piszesz z małymi dziećmi, wysyłasz swoje nagie zdjęcia. Zobacz taką rozmowę. To jest twoja, jedna z twoich rozmów. Mamy ich kilkaset. Zobacz proszę, weź do ręki. Ja wiem, że może ciężko ci dzisiaj literki złożyć. My też jesteśmy zmęczeni. Przeczytaj na głos. To są twoje rozmowy. Czytaj głośno. Nie, nie będę czytał tam. Wystarczy, że spojrzę tam. Ale czemu nie chcesz przeczytać? Przecież ty to pisałeś. My, bo jesteś dzisiaj trzecim pedofilem, którego zatrzymujemy. Ale mimo to myślę, że troszeczkę sprawniej od ciebie przeczytam. A więc... A nie, a można zobaczyć? No bardzo proszę. Możesz ty przeczytać, ale głośno. Nie, nie będę czytał ten, tylko chcę spojrzeć ten. Ale wstydzisz się? Nie wstydzę się. Tylko, że przeczytałem i to mi wystarczy. No ale czemu się na przykład wstydzisz tego, że pisałeś do 12-letniej dziewczynki? A co byś zrobiła, jakbym moją ręką dotykał twoich małych piersi? Pamiętasz już? Nie, nie pamiętam. Nie pamiętasz. A może takie pytanie zadawałeś? Widziałaś penisa już? A chcesz fotkę mojego penisa? Tak czy nie? Tylko nie możesz tego nikomu pokazywać. Nie kojarzę nic takiego. Szczerze, co o nim sądzisz? I do tej wypowiedzi, geokratnie do tej wypowiedzi, jest dołączone twoje zdjęcie przy twojej wannie. Jako żywo jesteś to ty. Pozwól, że nie będę cię od pasa w dół oceniał, bo jesteś ubrany, ale wystarczy, że patrzę na twoją twarz teraz i na tym zdjęciu. Jesteś równie zmęczony na zdjęciu, jak i teraz widzę. Więc ewidentnie jesteś to ty. Właśnie do tego tekstu jest dołączone twoje zdjęcie. Masz świadomość, że w związku z tym, co robiłeś przez ostatnie kilkanaście tygodni w sieci, czyli molestowałeś dzieci, atakowałeś je w bardzo wulgarny, ordynarny sposób, pisząc o seksie, zachęcając je do masturbacji, zachęcając je do współżycia, w związku z tym zmuszeni będziemy dzisiaj przekazać ciebie w ręce policji. Zostaniesz aresztowany dzisiaj. Masz tego świadomość? Ale ja mówię, że nie kojarzę nic takiego, żebym pisał ani nic. Tak. Widzisz, zwyczajowo jest tak przyjęte, że panowie o takich preferencjach jak twoje trafiają do policji na 48 godzin. Ten czas zazwyczaj w zupełności wystarcza,
żeby przypomnieć tobie, że jednak pisałeś, bo my te dowody mamy. My te dowody mamy. W związku z powyższym przekazuję ciebie w ręce policjantów. Odwróć w ogóle. Mogę letni mężczyzna powiatu kutumskiego został osadzony w policyjnym areszcie. W chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Policjanci przyjęli zawiadomienie od przedstawiciela fundacji oraz zabezpieczyli również wszystkie materiały utrwalone i zarejestrowane przez łowców pedofilów. Podczas przeszukania mieszkania 36-latka zabezpieczono laptopa oraz dwa telefony komórkowe, a zebrany materiał dowodowy pozwolił w chwili obecnej na przedstawienie mężczyźnie dwóch zarzutów: usiłowania nakłaniania osoby nieletniej do obcowania płciowego, a także usiłowania prezentowania treści pornograficznych. Teraz policjanci będą również sprawdzać informacje, czy 36-latek nie nakłaniał do obcowania płciowego i nie prezentował treści pornograficznych innym osobom, w tym osobom małoletnim. 2 maja prokurator rejonowy Łęczycy wystąpił z wnioskiem o zastosowanie wobec tego mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i 3 maja sąd przychylił się do tego wniosku. Najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie. Za to przestępstwo grozi do 3 lat pozbawienia wolności.